Szymon Kopeć, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z naszego regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o nawałnicy w gminie Lyski, zakończeniu roku szkolnego, oraz o pomocy pokrzywdzonym dzieciom. Wczoraj po południu w Pstrążnej odbyła się konferencja z udziałem wicewojewody Śląska dotycząca szkód, które powstały w wyniku nawałnicy, jaka nawiedziła województwo śląskie. Trwa liczenie strat. Ponad 1500 interwencji Straż Pożarna odnotowała po niebezpiecznej nawałnicy, która w środę wyrządziła wiele szkód, głównie w powiatach wodzisławskim, pszczyńskim i rybnickim. Uszkodzeniu uległo około 150 poszyb dachowych na różnego rodzaju budynkach i prywatnych i użyteczności publicznej. Zostało całkowicie zerwanych lub uszkodzonych. Na całe szczęście nie ma rannych ani żadnych ofiar śmiertelnych. Straty materialne, jak Państwo sami tutaj na podstawie tego, co tutaj możemy zaobserwować, są dosyć znaczne. W szczytowym momencie około 40 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu. Służby energetyczne już powinny się uporać i dostawy prądu i energii elektrycznej powinny zostać już przywrócone. Z informacji, które przekazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, chciałem powiedzieć, że żaden z tych budynków uszkodzonych, jego uszkodzenia nie są na tyle duże, żeby uznać za, czy wyłączyć go z użytkowania lub choćby jego część wyłączyć z użytkowania. Nieco ponad dobę od dramatu udało się przywrócić dostęp do bieżącej wody. Na prąd jeszcze troszeczkę poczekamy, ale woda już jest wszędzie i to było priorytetowe. Dziękuję bardzo właśnie panu wojewodzie, panu senatorowi, ponieważ mieliśmy problem z kontenerami. Mieszkańcy nie mieli, którzy stracili dachy, nie mieli gdzie odpadów wrzucać. Pomogli nam zdobyć, mamy 11 kontenerów, w tej chwili te kontenery są na bieżąco oczyszczane. No jest to niestety problem, bo nam nikt nie chce tego odbierać, ale ja nie mogę wymagać od mieszkańców teraz sortowania, żeby sortowali watę osobno, drewno osobno, gruz osobno czy szkło. Jak zapewnił wicewojewoda śląski, mieszkańcy Pstrążnej będą mogli liczyć na wsparcie finansowe. Działania w tej kwestii prowadzi również gmina Lyski. Jak będzie dokładna wycena, to wtedy oczywiście pan wojewoda będzie występował też, myślę, do pana premiera o jakąś pomoc finansową. Mieszkańcy natomiast mogą liczyć na, zgodnie z procedurami, rekompensaty w kwocie takiego zadośćuczynienia 6 tysięcy złotych dla takiej pomocy bezwrotnej w przypadku takich krytycznych sytuacji życiowych. W przypadku zniszczenia takiego budynku mieszkalnego do 200 tysięcy, a budynków takich gospodarskich do 100 tysięcy. Mimo to nadal powinniśmy być czujni, ponieważ przez kolejne dni mogą występować fronty burzowe, o których ostrzega IMGW. Dziś uczniowie w całej Polsce usłyszeli dzwonek kończący rok szkolny 2023-2024. Z tej okazji odwiedziliśmy z kamerą szkołę podstawową numer 27 w Sosnowcu. Ostatni dzwonek już wybrzmiał. Po długich miesiącach nauki przyszedł czas na wymarzone wakacje. Uczniowie z całej Polski zakończyli dziś rok szkolny 2023-2024. Dzień dzisiaj jest szczególny. Szczególny i dla dzieci, i dla rodziców, ponieważ rozpoczynają się już za chwilkę, za momencik wakacje. Od poniedziałku cała nasza społeczność, ale nie tylko nasza społeczność, bo cała Polska świętuje wakacje. Przed nami miły, słoneczny czas. Mam nadzieję, że i młodzież, dzieci, rodzice wykorzystają go, żeby jak najefektywniej odpocząć. Dziękując za cały rok wspólnej pracy, zabawy, przygody, bo szkoła to nie tylko nauka, życzę wszystkim, moim uczniom, wszystkim uczniom, rodzicom, moim rodzicom, wszystkim rodzicom, ale również przyjaciołom wszystkich szkół i placówek oświatowych z terenu Sosnowca i nie tylko, miłych, radosnych, długich wakacji. W sumie to poczekam, aż mój brat podrośnie i możliwe bardzo, że pojedziemy na wieś do jakby cioci mojego taty, czyli takiej mamy chrzestnej. Ale tak to całymi dniami będę siedział na dworze lub z bratem. Jadę do Grecji na kolonie razem z bratem, potem pojadę do Grzybowa razem z rodzicami i ogólnie będę chodził ciągle na dwór i na świeże powietrze.
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs na otwarcie Centrum Wsparcia Pomocy Dzieciom. W takim miejscu pokrzywdzone dziecko będzie mogło otrzymać pomoc od różnych specjalistów, w tym od psychologa. W całej Polsce ma powstać 10 takich miejsc. Centrum Wsparcia dla Dzieci Pokrzywdzonych ma za zadanie pomóc najmłodszym oraz zapewnić im bezpieczeństwo. Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy po 3 miliony na każdy z takich ośrodków. Ogłaszamy teraz pierwszy konkurs z Funduszu Sprawiedliwości. Jest to konkurs na Centra Wsparcia Pomocy Dzieciom, gdzie dziecko pokrzywdzone przestępstwem przychodzi z opiekunem niekrzywdzącym i może dostać pomoc bardzo wieloraką od specjalistów z różnych dziedzin. Może zostać przebadane na miejscu przez pediatrę, może uzyskać natychmiastową pomoc psychologiczną, ale również być w terapii psychologicznej po przebytej traumie. Opiekun i dziecko mogą skorzystać z pomocy prawnika. Wszystko to pod jednym dachem, w przyjaznej atmosferze, przez specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w pomocy dzieciom. Lokalizacja takich ośrodków została wybrana nieprzypadkowo. Przede wszystkim wybraliśmy takie regiony, w których jest zapotrzebowanie na takie centrum. Z jednej strony w niektórych regionach istnieją już podobnego typu centra prowadzone przez pewne organizacje. Z drugiej strony analizowaliśmy również liczbę przestępstw, w których ofiarą jest osoba nieletnia. I z takiej analizy nam wyszło, że rzeczywiście województwo śląskie ma zapotrzebowanie w tym zakresie i postanowiliśmy jako jeden z tych konkursów wybrać właśnie województwo śląskie. Organizacje zainteresowane stworzeniem takiego centrum już wkrótce będą mogły wziąć udział w konkursie. Do 20 lat więzienia grozi 43-letniemu mężczyźnie, który zranił 3 osoby z broni palnej śrutowej na ulicy Mariackiej w Katowicach. Sąd rejonowy aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Kolejne zdarzenie z użyciem broni palnej śrutowej zanotowali policjanci z województwa śląskiego. Tym razem w Katowicach na ulicy Mariackiej. My dostaliśmy zgłoszenie po północy z informacją, że 19-letni pracownik jednego z lokali został ranny w twarz, gdyż postronny mężczyzna strzelił mu z broni palnej w twarz. Kiedy policjanci przybyli na miejsce i wykonywali czynności z pokrzywdzonym, podeszło 2 kolejnych mężczyzn w wieku 28 i 38 lat, którzy również zostali w ten sam sposób pokrzywdzeni. Na szczęście rany pokrzywdzonych nie wymagały hospitalizacji. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w bezpośrednim pościgu w rejonie rynku zatrzymali 43-letniego mieszkańca Katowic, który był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został obezwładniony, a broń zabezpieczona. Następnie były wykonane czynności procesowe z zatrzymanym. Tam prokuratura przedstawiła zarzuty. Za posiadanie broni palnej śrutowej bez zezwolenia i amunicji, uszkodzenia ciała 3 mężczyzn oraz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z nich, podejrzanemu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Reprezentacja Polski prowadzona przez Michała Probierza zagra dzisiaj z Austrią. Piątkowe starcie może zadecydować o tym, która z drużyn zagra w fazie pucharowej turnieju. Nastroje naszych kibiców przed rywalizacją sprawdził Marek Jedynak. To jest ten dzień, to jest ta chwila, rzekł klasyk. Dzisiaj przekonamy się, czy biało-czerwonych stać na wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Z grupy nie wiem, ale dzisiaj będzie 2-0. Lewandowski strzeli jedną bramkę. A pan jak uważa? Ja uważam, że powinni wygrać. Dzisiaj? Bezwzględnie. Z grupy jest szansa. Jak wygrają, to wyjdą z grupy. Bo ci drużyny mogą być, nie? To jest zasada. Wygrać i potem. Bo tak to nie ma o czym myśleć. Oczywiście, że wyjdą. A dlaczego taka śmiała teza? Bo od zawsze jestem lojalny wobec naszej reprezentacji i uważam, że mi pomimo tych wszystkich wyników słabych w ostatnich czasach, to damy z siebie wszystko i musi się udać. Powinni wyjść, a czy wyjdą, to trudno powiedzieć. A jakim wynikiem zakończy się dzisiejszy mecz Polaków z Austrią? To by był wygrany, ale liczę na remis. Dzisiaj będę wspierać. Wspieram tylko kadry właśnie w takich momentach jak jakieś Mistrzostwa Europy czy tam świata. No, 2-1 dla nas.
Już w ten weekend w Pszczynie oraz Tychach rusza czwarta edycja zawodów balonowych pod nazwą In the Silesian Sky. Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać rywalizację najlepszych załóg balonowych z całej Europy. Pszczyna oraz Tychy co roku goszczą u siebie pilotów balonów wraz z ekipami, którzy rywalizują w wielu konkurencjach. Zawody będą trwać przez cały weekend. Jest to czwarta edycja zawodów balonów o nagrzane powietrze In the Silesian Sky pod auspicjami Marszałka Województwa Śląskiego. W tym roku odbywają się one w ramach cyklu Śląskie Europa, czyli z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale już na stałe ta impreza wpisała się w kalendarz letnich wydarzeń. Impreza jest skierowana praktycznie dla wszystkich mieszkańców aglomeracji śląskiej, nie tylko, oczywiście zapraszamy też spoza Śląska. Wstęp jest na tą imprezę bezpłatny. Trwa ona 3 dni, czyli od 21 do 23 czerwca. Miastami, które goszczą zawodników, są Tychy i Pszczyna. I oprócz zawodów stricte już z konkurencjami jest też bardzo atrakcyjny program artystyczny. Należy pamiętać, że komisja sędziowska może przesunąć godziny niektórych lotów w zależności od warunków atmosferycznych. Takim czynnikiem bardzo mocno determinującym to, czy lot się odbędzie, czy nie, jest pogoda. Takie idealne warunki do odbycia lotu to jest wiatr wiejący z prędkością między 2 a 4 metry na sekundę. Oczywiście wszelkiego rodzaju opady deszczu czy gradu wykluczają taki lot konkursowy. Również porywisty wiatr. A jeśli chodzi o konkurencje, to takie najbardziej popularne to jest na przykład pogoń za lisem. Drugą konkurencją jest na przykład zrzucenie markera w wyznaczonym punkcie. I tutaj akurat nie liczy się to, kto zrobi pierwszy to i ten czas, tylko właśnie precyzja, żeby ten woreczek z piaskiem wylądował jak najbliżej tego krzyża. Kobiety, polityczki, przedsiębiorczynie, dyrektorki, pasjonatki kultury oraz aktorki spotkały się dziś w Zagłębiowskim Parku Sportowym w Sosnowcu. Zainaugurowały one dziś pierwszą taką na południu Polski Radę Kobiet. Dziś w Zagłębiowskim Parku Sportowym z zarządzenia prezydenta miasta Sosnowca powołana została Sosnowiecka Rada Kobiet, pierwsza taka w południowej Polsce. Znajdujemy się w sali konferencyjnej Stadionu Piłkarskiego kompleksu ArcelorMittal Park, kompleksu, którego budowa rozpoczęła się w 2019 roku, czyli dokładnie w roku, w którym zostałam prezesem spółki, kobietą, prezesem. Ten nietypowy kompleks gości dziś nietypowe, silne, przedsiębiorcze kobiety, które postanowiły założyć Sosnowiecką Radę Kobiet. W trakcie pierwszego posiedzenia kobiet każda z pań otrzymała formalny dokument powołujący ją na członkinię Rady Kobiet. Ogromny zaszczyt, że tak wiele wspaniałych kobiet przyjęło zaproszenie do tej inicjatywy. Każda z kobiet, która będzie członkinią Rady, przynosi tutaj swoją ideę, ale nasza wspólna, taka ponadczasowa, to działać z kobietami dla kobiet. Bo nikt nas lepiej nie rozumie niż my same. I przede wszystkim chcemy też obalać mity, że kobiety nie wspierają kobiet. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Piłkarska reprezentacja Polski w swoim drugim meczu grupowym na Mistrzostwach Europy w Niemczech zmierzy się z Austrią. Do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza ma być m.in. Robert Lewandowski, który z powodu urazu opuścił spotkanie z Holandią. Bezpośrednia rywalizacja obu zespołów będzie kluczowa dla końcowej klasyfikacji w tabeli grupy D. Przy korzystnym bilansie, nie tylko punktowym, może oznaczać awans jednej z drużyn do fazy pucharowej turnieju. Ponad 900 osób zmarło podczas pielgrzymki do Mekki w Arabii Saudyjskiej. Do tej tragedii doprowadziła ekstremalna temperatura, która przekroczyła 50 stopni Celsjusza. Wśród ofiar znaleźli się obywatele Egiptu, Tunezji i Senegalu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym trąby powietrzne, mogą wystąpić w nocy z piątku na sobotę w południowej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także przed upałem. Możliwe będą superkomórki burzowe, jak i większe zorganizowane układy. Burzom będą towarzyszyć krótkotrwałe, ale ulewne opady deszczu do 30 mm, w tym silne porywy wiatru do 100 km na godzinę, a także miejscami duży grad o średnicy do 5 cm.
Od 1 października niektórzy rodzice będą mogli liczyć na nowe świadczenia dla rodzin. Mają na celu wspomóc domowy budżet przy jednoczesnej możliwości zachowania aktywności zawodowej i wychowaniu dziecka. Ustawa przewiduje wejście w życie 3 świadczeń: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Pieniądze zostaną wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, na który serdecznie Państwa zapraszam. A za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia.